W przednim odcinku Project Zomboid. Siemanko, z tej strony Raszek, witam w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid. Mamy sytuację cholerą awaryjną. Atakują nas zombiaki, jakby ktoś je ściągnął, jakby prawdopodobnie ci bandyci, więc musimy ogarnąć i wybronić się. Więc dzisiaj tak na szybko, kurde, szybko ubieram te Carmela, bo siedzą nam za drzwiami zombiaki, po prostu za drzwiami, za bramą. Otoczyły nas, więc musimy się streszczać. Dobra, jakoś jest git chyba, mamy wszystko? Dobra, musimy broń, mamy broń przy sobie, mamy, dobra, git jest wszystko. Ja pierdolę. Musimy górą wyjść. Same zombiaki są na zewnątrz, jest totalnie źle. Broń, czyli musimy wziąć nasze magazynki weź, czyli 16. Do M9 weź. Tego zamontuj na slinga. A tego dziada byśmy mogli zamontować na tego, gdzie jest ten mój. To jest to. Albo weź ta, na plecy. Amunicja, kurde, ale jest źle, jest totalnie źle. Nie obronimy się, ogólnie wam mówię, że się nie obronimy. Będziemy musieli spadać, tam tych zombiaków jest tak dużo, że nie dam rady tego ogarnąć. Biorę tylko zapasy amunicji, jakie mogę. Ile mam rady, nie mamy dużo czasu również. Mamy dosłownie jakieś 30 sekund, zanim się przedrą. To jest wszystko, co mamy, nie? Czyli to, bierz. Wszystko. Tyle. Butelko jeszcze na boi tam było, nie? Tak, jeszcze do M9. I tu jeszcze. To jest wszystko, co weźmiemy. Możemy spróbować przygotować auto, ale my się nie przedostaniemy tym autem. Byśmy musieli bramę otworzyć. A te zombiaki już tam są chyba. Te zombiaki już chyba są na miejscu. Ta, one się przedzierają już. Nie zdążę bramy otworzyć. Musiałbym w sumie je wybawić, a ich tam jest ponad 1000. Błagam cię, bramo, nie zabić mnie teraz. Nie zacinaj się. Fuck, zacięła się brama. Nie mogę jej otworzyć. Shit, ładuj to. Nie wydostaniemy się autem. Nie otworzę bramy. Brama się zacięła. Dobra, plan B. Uciekniemy tym tyłem, co zrobiłem właśnie wtedy z Carmelem. Po to ten tył właśnie był. Możemy je trzymać jeszcze przy tym, przy bramie głównej, żeby je zwabić hukiem. Mamy czas na przeładowanie teraz, żeby tyły nam tylko nie wyleźli. Bo mamy wrażliwe tyły jeszcze. Ja pierdolę, ile ich idzie. Carmela, czemu nie przeładowujesz? Otwórz to, błagam cię, otwórz to. To nie jest do tego? Czekaj, shotgun. O mój Boże, nie, to jest 12 kaliber. Dobry kaliber wziąłem. Musimy zrobić jedną rzecz. Musimy te zombiaki stamtąd. O mój Boże, to już jest po kryjówce. Musimy stąd spadać. Nie ma co nawet bronić tego. Musimy uciekać z tego stanu. Opuszczamy to miejsce. Ach, nie ugryzła mnie. Spadamy stąd. Dlatego to jest zapasowe wyjście. Niestety auta nie mamy. Holy fuck, ile ich tam jest. Rozwaliły bramę. Holy fuck. Na zewnątrz też są. Może spróbujmy lasem.
Dało się. Przedarliśmy się. Mamy jakieś zapasy przy sobie, ale nic więcej. Opuszczamy to miejsce. Musimy biec. Musimy oszczędzać amunicję również. Ucieknijmy z dala od nich. One są w lasach wszędzie teraz. Biegnij, Carmela, biegnij. Musimy auto znaleźć, jakiś mal. Musimy minąć West Point i ruszyć po prostu na Louisville. Musimy wyjechać z tego stanu. Tym bardziej, że bandyci na nas polują również. Mogą się pojawiać w każdym miejscu, o każdej porze teraz. I oni mają broń. To nie są zombiaki, które mogą z bliska was tylko zabić. Chyba zgubiliśmy pościg zombiaków. No, kryjówka nam służyła, ale nadszedł ten dzień. Trzeba uciekać. Holy fuck! Mamy teraz czas. Możemy załadować wszystkie magazynki. Możemy załadować wszystkie magazynki. Pompę na razie schowamy. Pompkę na razie schowamy. Pompkę będziemy używać bardzo w złych sytuacjach, już będzie ciężko, nie? Pompka się zdała. No, Amsel to jednak striker, to striker jest. Masakra. Mamy jakieś żarcie przy sobie? Powiedz, że mamy. Nie mamy nic. Holy fuck. Nie teraz, zombiaku, nie teraz. Dobra. Załadujmy jeszcze tego, nie? Pistolet. Musimy znaleźć jakieś pożywienie. W plecaku miałem jakieś żarcie, czy się odłożyłem. Najgorzej. To jest niedobrze, nie? Musimy załadować wszystkie te magazynki. I tak idziemy, więc możemy się tym zająć. Burcz na brzuchu. Najwyżej zjemy zgniłego, nie możemy jeść nic. Gdzie jednak jakieś najbliższe żarcie? Jakiś domek byśmy musieli znaleźć w mal i tam zostać najwyżej, póki bandyci jeszcze nie przybyli. To jest jedyna szansa. A potem będzie już do dupy. Nic nie zrobimy. Dobrze, mamy tej amunicji troszeczkę, nie? Dobra. Schowaj na razie wszystko tu. Rękawiczki. Włóż ten szalik. Włóż ten szalik, bo jest cholernie zimno. Rękawiczki nie mamy. Ale teraz tak. Musimy pudełko naboi. Wszystko otwórz. Otwórz wszystko, Carmela. Potrzebujemy całej amunicji, którą mamy. Potrzebujemy wszystko już. I załaduj wszystko. Oj, z buta będziemy mieć trochę kawałek, będziemy musieli mal minąć. Musimy znaleźć tam auto i jakieś pożywienie, chociaż na 2-3 dni. Dojechać do West Pointu, West Point minąć, udać się od razu do Louisville, do checkpointu. Checkpoint miniemy, na checkpointie jest szansa, że znajdziemy jakieś żarcie również, bo tam wojskowe jest, MMR jakieś mogą być itd. A no i Louisville nas czeka. No i Louisville musimy udać się aż do granicy stanu. Jak dojedziemy do granicy stanu, Carmeli uda się uciec, więc taki jest plan. Przydałby się jakiś camper, bo tam gdzie jedziemy nie wiadomo co się nas czeka. Opuszczamy Kentucky w sumie, więc zobaczmy jak to się potoczy ta historia. Słuchajcie, zawsze byśmy mogli pójść tą dróżką tutaj. Jest jakaś taka dróżka, patrzcie, nigdy nie latałem tą dróżką. Ale według mapy, jakbyśmy tu przeszli, od razu byśmy byli na tą główną drogę. Tylko ta. Tylko tu jest niepewność. Tam czegoś nie ma w lasach. No jest właśnie to. Jakiś pojazd. O kurde, na drzewie nawet są. Pojazdy. Ale to jest skrót, nie? Nie, nie, nie. Nie idziemy tędy. Ciul wie co tam jest.
Ale kurde, to jest przejście idealne do tego. Przez mal, byśmy nie musieli latać przez ten. Cholera, nie wiem czy ryzykować. Dobra, udało się, jest, od razu było tu przejście. Nie było, dobra, jesteśmy tu. Na głównej drodze. A pierdolę, jedyny domek jest na dole, coś to może mieć. O mój Boże, czy my znajdziemy jakieś jedzenie? Czy my znajdziemy jakieś jedzenie w ogóle tutaj? Czy te zombiaki coś będą miały? Co jest najbliżej tego? Nic nie ma. Musimy iść do mal. Musimy zajść do mal i spróbować z tych domków jakieś żarcie wyciągnąć. Może coś tam znajdziemy. Nie możemy iść do tego. Nie możemy iść do West Pointu. Tym bardziej pojazd potrzebujemy jakiś. Na z buta to kawał drogi jest. Tym bardziej jak będziemy opuszczać stan. Potrzebujemy coś, znaczy i tak jak będziemy przy tym Louisville to znajdziemy na pewno. Ale tak czy siak potrzebujemy wozu. Zaryzykujmy, miejmy nadzieję, że bandyci nas nie zlokalizowali tutaj w tym miejscu. Oni pewnie siedzą dalej przy głównym budynku, przy naszej bazie. Może zombiaki coś będą miały do żarcia. Oby. Przynajmniej trochę, znaczy zimna jak cholera dalej jest. Smoki. A tutaj wątpię, żeby coś było do żarcia. Musimy jakieś taśmy znaleźć, żeby naprawić cały nasz sprzęt przepadł. Bandyci to spalą pewnie jeszcze. Nie wybroniby, nie da rady wybronić tamtego czegoś. Znaczy, nie mamy tyle amunicji, żeby walczyć z tymi zamykami. One cały czas nadchodzą i one się nie kończyły tam. Więc to się kończyło naprawdę źle w tamtym miejscu. Ty, Carmela, podnosiłaś. Tak czy siak, tutaj nie ma żadnego wozu? Nie ma nic. Najwyżej tą noc spędzimy tutaj jeszcze w tym. W mal, nie? Tu jest jakiś pojazd, może on jest sprawny. Te zombiaki wszystkie one przelazły w ogóle stąd chyba. Ten pojazd. I ma benzyny trochę jeszcze. Jeśli chodzi o kanister, to znajdziemy jakiś. Zombiak przedziera. Może się uda. Może coś tam pojedzie to auto jeszcze. Błagam, odpal. Odpalił. Ma trochę benzyny jeszcze. Ma troszeczkę benzyny, musimy ją oszczędzać. Tak cholernie. Ty, a tu nie będzie przed wypadkiem jakiegoś tego jeszcze. Nie, tu splądrowaliśmy te rzeczy. Te rzeczy były splądrowane. Wiecie co? Ja to auto zostawiam. Nie bierzemy go, bo za mało paliwa ma. Oszczędzajmy, jesteśmy cholernie głodni również już. Zaraz zmęczenie również będzie miało się nasilać. Dobrze, że manierkę z wodą mamy przynajmniej. I tą drugą też mamy. Super. Ten domek nie został sprawdzony nigdy. Więc ten domek może mieć jakieś pożywienie. Nie było czasu nawet zebrać nic, nie? Dobra, wchodzimy.
musimy. Jest! Jest żarcie! O, dobra, mamy żarcie. Dobrze, ten domek był... Okej, okay, Bourbon. Bourbon nam się nie przyda. Dobra, mamy jakieś żarcie. Dobra, git. Tego już nie potrzebujemy, tych rzeczy. To nam powinno starczyć na razie. Dobra, wątpię, że na górze coś było. Możemy jechać z tego miasta. Jedźmy na checkpoint, jedźmy minimum West Point. Przydałoby się jeszcze po drodze przy tym... tam przy tych wraku samochodach coś powinno być również. Czekajcie, tu jest kolejny wóz jeszcze. Musimy oszczędzać to żarcie tak mocno. Musimy oszczędzać to żarcie to tak bardzo mocno. W ogóle są rzeczy jakieś leżą. Worek na śmieci i tak dalej. Ja tego nie zostawiałem, tych rzeczy. Nie wiem, wezmę tabletki przy bólu, bo nie wiem, czy mamy jeszcze jakąś paczkę przy sobie. Mamy 4, ale weźmy, bo i tak już zapasów nie mamy żadnych. Teraz wszystkiego potrzebujemy znowu. Interesuje nas tylko ten. Interesuje nas tylko paliwo. Nie ma. Podamy. Nie ma tu nic. Musimy spadać, bo noc jedzie, więc... Noc jedzie, noc zapada już. Ale powiem wam, że grubo jest. Dobra, dojedziemy do West Pointu. To już jest, będzie jakiś początek, nie? Tym bardziej, że się ciemno zrobiło. Jakoś będzie, dobra, jedźmy stąd. Znaczy, zapali mi znowu. Bo nie chcę zapalić to auto. To auto też nie jest w dobrym stanie, bo silnik jest dość tak... 45% miał? To nie jest jakoś tak wybitnie, nie? Ale powinno nas trochę przewieźć to auto, trochę kilometrów narobić. Starają się nie rozbijać tego auta również. I jakoś będzie git. Puszczamy te tereny. Już tutaj nie wrócimy. Chyba, że w przyszłości za kilka lat, jak może się uda, czy coś, przeżyjemy. Będziemy musieli wrócić. Szkoda tej miejsca oczywiście naszego, ale... Może kiedyś, jak te zombiaki już odejdą stanu, to wrócimy, ale tam już pewnie nic nie zostanie. Czyli jak jedźmy w stronę West Pointu. Jesteśmy przy tych wrakach już tutaj. Byśmy mogli zobaczyć te wraki. Bo może tu faktycznie coś było. Teraz już nie pamiętam, co tu było. Byliśmy oczywiście, ale to było szmat czasu temu. Tym bardziej, że musimy gdzieś zostać na noc również. Jakieś miejsce musimy znaleźć i przespać. No bo ten dzisiejszy dzień był niestety dla nas najgorszy z całego, dla Carmeli w sumie. Więc przydałoby się znaleźć coś. Jak z siekierą jest? Dobra, siekiera jest na full. Jak widziałem puszka po piwie? Dobra, to jest pusta puszka. Wszystko przepadło, nie? Wszystko. Tym bardziej, że tu już nic nie ma w ogóle w tych terenach. Nic nie ma. Przebroń, bo broń cięższa jest. O. Puszczmy ten. Ile tych zombiaków będzie lecieć? No idźcie stąd już. A to początek, bo pewnie w Louisville jest ich jeszcze więcej. Butelka. Płacht, akumulator, podnośnik. W sumie weź ten podnośnik. Ten podnośnik nam się przyda, nóż myśliwski. W razie wód, nóż myśliwski też nam się przyda. Potrzebujemy takich rzeczy, dobra. Gdzie może tutaj zostać na noc względnie bezpiecznie w tym terenie? Gdzie my zostawiliśmy w West Pointie, jak byliśmy? W tym barze. W tym barze niby byliśmy. Teraz będzie problem z tu przejechaniem również. Tym bardziej, że paliwo nam się kończy. Nie mamy tego paliwa dużo. Na samych oparach już lecimy. Więc to nie będzie ciekawe z tym. Ojojoj. Będziemy musieli to minąć cmentarzysko pojazdów, które się zaczyna właśnie teraz.
Ale tu jest nadzieja, że paliwo znajdziemy. Może będzie jakiś kanister. To musi coś być. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu jest zamknięte. Tu nie ma nic. Jest kanister. No i elegancko. Teraz tylko paliwo zgarnąć. Teraz tylko paliwo znaleźć z pojazdów jakiś. Ten nie ma nic. Ten również nie ma nic. Taśma. Tak. Bierzemy. Próbujemy taśm. Karaluch. Surowe. Musimy go wziąć. Taśma kolejna, super. A tutaj zostać chyba nie możemy, na tym cmentarzysku się przespać. Tutaj zombiaki są. Ewidentnie tutaj nie możemy zostać. A masz paliwo chociaż? Pojedzie? Nie ma nic. Tu? Ściągnij benzynę. Nice, jest coś. Tutaj coś było. Niedużo, ale zawsze coś. Penseta. Możemy wziąć. Mamy tak, tak. Hit. Tu nie ma nic. Dużo jest karetek, a te karetki nam się przydadzą teraz. Załadujmy tą torbę medyczną do tego, do bagażnika. Potrzebujemy teraz do tego dużo rzeczy. Ile zostało wody? Dobra, wody jeszcze jest kit. Bandaże, jakieś te, bierz to wszystko. Bierz to wszystko. Ładujemy to oczywiście do tego. Ładujemy to oczywiście do bagażnika też. I musimy zjeść coś. Mamy trzy puszki, więc musimy ostrożnie z tym żarciem. Mamy kolejny kanister z benzyną ogólnie, z tego co widzę. Bierzemy go. Dobra, weź to Carmela też. Bo nic nie ma paliwa w tych pojazdach, nie? Nic a nic. Zombiak z tyłu kolejny widzę idzie. Pan policjant, oczywiście nic nie ma. A, dobra. Weź to, tutaj nie ma nic. Ściągnij benzynę, jest coś. Pełni wszystko. Tylko teraz pytanie. Ile tego tu jest? A, niedużo. Niedużo. Są jakieś resztki tylko. Ostatnie pojazdy. Panie zombiak? Muszę się pana pozbyć. Dobra, nic więcej nie ma z tego co widzę. Paliwa w pojazdach. Zombiak. Dobra, olewamy go. Zastanawiam się dzisiaj faktycznie przespać. Czy zostać tutaj, gdzie jest duże ryzyko, że zombiaki przyjdą, czy po prostu jechać jeszcze dalej. Niby zmęczenia jeszcze nie ma, ale niedługo pewnie będzie. Ale musimy coś wykombinować, bo jest źle, jak z latarką jest. Musimy latarkę też cholernie oszczędzać. Dolej wszystko, co masz, Carmela, no. Nic więcej nie masz? Nie, coś jeszcze jest. Dobra. Wszystko, nie? Nie mamy nic więcej. No trudno. Musi starczyć. Musi starczyć, musimy jechać. Jesteśmy ranni. Prawa stopa zabandażowana.
A to już może wysiąść, bo chyba zadrapanie było tylko. To jest. Bandaż od razu chowaj. Dobra, teraz tylko przejechać. Powolutku, żeby nie uszkodzić zbytnio auta. No mamy rezerwy same jakieś, nie? Kurde. To przejechać też jest tragedia. Bardziej wszystko zarasta już, nie? Dobra, udało się przejechać. Może tu to faktycznie się przespać? Nie, zombiaki są. Tu się nie prześpimy. Ale jest ciemno, nic nie widać już. A tutaj nie zostaniemy. Podróżowanie w nocy też jest cholernie niebezpieczne. Tak, mógłbym tutaj spróbować znaleźć coś jeszcze, ale nie w nocy i nie teraz. Rozumiecie, nie? Nie będę teraz tego przeszukiwał. Wiem, gdzie dojedziemy. Do West Point jest przecież ten, te sklepy są, pamiętacie? Tam prześpimy się, tam jest względnie bezpiecznie. Musimy tam dojechać jeszcze. Czy auto nam pozwoli? Niby silnik jest ok. To było zaraz tutaj, no właśnie. Tam była taka droga, w prawo się jechało i tam było względnie bezpiecznie do przespania się. Więc tam byśmy mogli zostać. I tam pojedziemy i to będzie spoko miejsce, żeby dzisiaj odpocząć. A jutro ruszamy prosto do Louisville, do checkpointu. To jest taki plan. Zobaczymy tylko, czy tu się nic nie zmieniło. Ja nie widzę, gdzie jadę przed siebie, nie? To jest totalnie ciemno. Ciemnica jest. No tutaj zombieków przybyło trochę. A tu i teraz tu w prawo jechaliśmy. I tu był taki lasek, gdzie niby tych zombieków nie było. Okna pozamykane? Dobra, pozamykane. My jechaliśmy gdzieś tu, oczywiście paliwo tracimy zawsze, nie? Ale to... Ale lepiej trochę dalej gdzieś jechać, przespać się. Weź to ogrzewanie włącz. Jest zimno cholernie. Akumulator i tak... O kurde, tu są zombiaki teraz. Znaczy to jeszcze nie tu jest, ale... A, to tam niżej trochę trzeba jechać. Ale są faktycznie zombiaki tutaj. Wcześniej ich nie było chyba nawet. Dobra, to jest chyba gdzieś tu już. Wygląda chyba w miarę bezpiecznie. Nie widzę żadnych truposzy. W miarę bezpiecznie chyba jest. Zresztą jak jeden będzie się dobijał, to usłyszymy w nocy. Chyba jest w miarę okej. Możemy przestać używać, dobra. Zostańmy tutaj na noc. Wyłącz światła. Albo włącz te światła jeszcze, albo wyłącz je. Silnik również. Zamknij wszystko na klucz. Zjedzmy coś, mamy trochę tego żarcia. Zebraliśmy puszkę chili. Otwórz. No i zjedzmy to, nie? Dobrze, mamy otwieracz. Wszystko mamy, w takie potrzebne rzeczy. Zjedz to, Carmela. Miejmy nadzieję, że trochę cię to da nasyci. Dużo tego nie ma, ale nie mamy zbytnio. Nie możemy szastać i dalej jesteś głodna. Dalej potrzebujemy zjeść coś. No to jutro mamy tylko jedną puszkę. Musimy znaleźć jedzenie jakieś. Jak jutro nie znajdziemy jedzenia, to umrzemy z głodu prawdopodobnie. Nasz cel jest jasny. Żeby opuścić stan, musimy dojechać do Louisville i minąć całe Louisville, czyli północ pojechać, aż to miejsce dotrzemy do granicy stanu. Jeśli tam dotrzemy, Carmeli uda się uciec, no i zobaczymy, co czeka ją w dalszych jakby częściach terytoriów Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!